Pinczów gościł po raz drugi prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Poprzednim razem pan prezydent odwiedził nas w 2016 roku. O ile dobrze wiem, to jest jedyny prezydent Polski, który odwiedził nasze miasto od 1930 roku. To wydarzenie zgromadziło dużą liczbę znakomitych gości. Jest to wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, szef struktur PiS województwa świętokrzyskiego Krzysztof Lipiec, samorządowcy wszystkich samorządów Ponidzia, posłowie Cieślak, Krupka, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Będkowski. Na dziedziniec Domu Kultury można było wejść tylko po wpisaniu się na specjalną listę i po potężnej kontroli. Nawet nasz wojewoda musiał chwilę odczekać, aby otrzymać zgodę na wejście. Ja również zostałem bardzo dokładnie przeszukany, sprawdzony czujnikami. Trochę mnie to dziwiło w stosunku do tego, co zobaczycie sami Państwo później, co się działo na targowicy miejskiej. No tam już żadnej kontroli raczej być nie mogło. Dostojnego gościa powitał burmistrz Pińczowa, pan Włodzimierz Badurak. Szanowny panie prezydencie, w imieniu mieszkańców naszego regionu Pińczowa, regionu stolicy Ponidzia, witamy pana bardzo serdecznie. W imieniu wszystkich mieszkańców jeszcze raz witam. Mamy tu przedstawicieli kół gospodarstw wiejskich, jest kapela Ponidzia, która właśnie nasze tradycje piękne przekazuje najmłodszemu pokoleniu. Witamy pana tradycyjnie po staropolsku chlebem, ale również naszymi regionalnymi produktami. Cieszymy się z tej wizyty, jesteśmy bardzo dumni, że po raz drugi w naszym mieście możemy gościć urzędującego prezydenta. Naprawdę pamiętamy ten 2016 rok, wrzesień w Parku Miejskim. Bardzo udane i szczęśliwe spotkanie dla wszystkich nas z panem prezydentem. Życzę, aby to spotkanie było również udane i dało panu po to wiele satysfakcji. Przekazujemy chleb i skromne lata. Pan burmistrz Badurak oprowadził pana prezydenta po stoiskach przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Szczególnie zwrócił uwagę na wystawę, no oczywiście spróbował też wędli w rogu państwa Różalskich. Czyli wszyscy samorządowcy Ponidzia, wójt gminy Złota Tadeusz Sułek, wójt gminy Michałów Mirosław Walasek, wójt gminy Kije Tomasz Socha i burmistrz Działoszyc pan Stanisław Porada. Wreszcie udało się. Jak sami Państwo zobaczycie, panu prezydentowi smakowały potrawy przygotowane przez panie z kół gospodyń wiejskich z naszego Ponidzia. Pierwsze miejsce, to pierwsze miejsce. Wojewódzkie Świętokrzyskie. To kamień. Za dołu. Tak, proszę.
Ale smaczne, smaczne, bardzo smaczne. Nigdy nie jadłem takich suszy. No właśnie. Coś nowego. Coś nowego, tak. Ale bardzo dobrze. Jeszcze ciasto. No bardzo to może dobre. Jeszcze jedno pieruszko. Nie, nie, dziękuję bardzo. Także do Pińczowa trzeba częściej przyjeżdżać. Coś nowego. No może ciasto jeszcze. To po raz drugi, to jesteśmy bardzo dumni, że pan tutaj odwiedził, tak się przyczynił. Nie, bardzo się cieszę, ja to bardzo lubię, bo właśnie zawsze panie macie jakieś takie specjały. Proszę, super, proszę. Nie, dziękuję naprawdę. Nie, nie, nie. Trochę inne od super, codzienności. Super specjały i zawsze można troszkę popróbować tu, tam, siam. Także, także super, naprawdę bardzo fajnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie prezydencie, a my chcemy pana ugościć po starobocu kapustą. No nie ma na wsi bez kapusty ani róż. To jest taki jak nasz świętokrzyski Bigosi. Bardzo prosimy się. No skądinąd panie tam blisko Grochowistrzyni znają takie rumieńskie dania bardziej, bo tak? Po pobicie Grochowistrzyni tam była. No tak. Pochwania Zdrościowego. Tak było po rumieńsku. Ale bardzo dobre. No ale tutaj... Tutaj tak, południowa część Świętokrzyskiego, to jest też blisko Harsznicy, też kapuściany region. Ja jako długoletni małopolski, a potem małopolsko-świętokrzyski poseł, to jeździłem tereny. Byłem parę razy na tym święcie kapusty. No, najbardziej Harsznica, bo ona się przez to święto kapusty, które tam się odbywa, rzeczywiście rozsławiła pod tym względem. Tak. Ciekawostkę znam za to, że uprawiają lawendę. Czy ten program... Ale jest po całej Europie. Czy ten program do kół gospodyń wiejskich skierowany do. Który został skierowany do kół gospodyń wiejskich pan troszkę? Tak. Panu prezydentowi został przedstawiony projekt zbiornika retencyjnego Pińczów, zwany Morzem Pińczowskim. Ten projekt przedstawił obok pana burmistrza poseł ziemi świętokrzyskiej Michał Cieślak. A potem był czas na
fotografie wspólne z uczestnikami spotkania. Po spotkaniu w PSCK kolumnada przejechała na targowisko miejskie. Widzicie Państwo Dudabus, który tutaj w kierunku Targowicy się udaje. Tu było spotkanie z mieszkańcami Pińczowa i Ponidzia. Później pan prezydent udał się do pińczowskiej przetwórni owocowo-warzywnej, a stamtąd już do Jędrzejowa i do Kielc. Dziękujemy panie prezydencie za to miłe spotkanie i zapraszamy ponownie na nasze piękne Ponidzie. Bardzo proszę. Ja zapraszam na obaczanki. Już pan prezydent poszedł. Ja się obaczanku. Ja zapraszam na obaczanki.